Cześć wszystkim, mam na imię Magda. Znajdujemy się dzisiaj w pięknym ogrodzie przy hotelu Pańska Góra w Jaworznie. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam tego terenu w dniu dzisiejszym. Jak widzicie, mamy dzisiaj piękną pogodę, 1 września, także cieszymy się, że pogoda nam sprzyja. Ja dla Was będę dzisiaj prezentować okularki balistyczne takich firm jak S, Bole oraz Uvex. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania i mam nadzieję, że będzie Wam się podobać moja prezentacja dla Was. Czas na małe podsumowanie modelu ICE firmy S. Tutaj jeśli chodzi o oprawkę, tak jak już Wam wspominałam, niestety nie nadaje się dla osób ze smukłą twarzą, ponieważ tutaj jakiekolwiek schylanie czy ruszanie głową powoduje właśnie zsuwanie się tych okularów, tak jak Wam właśnie pokazałam. Pewną alternatywą jest tutaj ta gumka, którą mocujemy przy zausznikach. I wtedy powiedzmy, że ten model jest w miarę dla mnie użytkowy, aczkolwiek i tak czuć luz mimo wszystko tutaj, w szczególności w obrębie nosa. Także i tak ten model się tutaj będzie ruszał przy jakichś tam bardziej gwałtownych ruchach. Natomiast dla mężczyzn jak najbardziej ten model jest super, ponieważ mają tutaj szerszą twarz, więc te luzy nie są tak bardzo odczuwalne akurat w tym modelu. Co jeszcze na ich ogromny plus się składa? Ogromne pole widzenia. Także tutaj żadna oprawka nam nie blokuje dostępu do oglądania się z każdej strony. Także jeśli chodzi o rozgrywki airsoftowe, jak najbardziej ten model jest na tak, ponieważ no tutaj mamy ogromne pole widzenia. Jeśli chodzi o szkiełka firmy S, żadne, nie załamuje nam się w ogóle obraz, także jakość tych szkiełek jest bardzo dobra. Mam tutaj akurat 4 wersje kolorystyczne. Klasyczne clear, czyli przeźroczyste. Najbardziej uniwersalne, możemy je stosować i w ciągu dnia, i późnym wieczorem, czy jest nasłonecznie nieduże, czy też małe. Także ja osobiście najczęściej używam akurat tego koloru szkiełek. Jeśli chodzi o tutaj szkiełka Smoke Grey, one dość bardzo mocno ściemniają, także tutaj jeśli chodzi o takie mocne nasłonecznienie, jak najbardziej na tak, ponieważ będą ratować nasze oczy przed takim bardzo ostrym, na przykład letnim słońcem. Natomiast jeśli chodzi o taki gęsty, ciemny las, jakiś pochmurny dzień, no już nie bardzo, ponieważ będziemy tracić detale, zwłaszcza w lesie, przy takich dość ciemnych okularach. Natomiast jeśli chodzi o otwarty teren, duże nasłonecznienie, jak najbardziej na tak, te szkiełka. Tutaj mamy wersję bursztynową, czyli Copper. Akurat firmy S, jeśli chodzi o bursztynowe szkiełka, no uważam, że są naprawdę znakomite, ponieważ to szkło powoduje wzmocnienie kolorów, dostajemy takiego kontrastu. Jest to pewna taka alternatywa dla szkiełek przyciemniających i szkiełek żółtych. Bo żółte będą powodować to, że przy dużym nasłonecznieniu po prostu wzrok będzie nam się męczył, będą nas boleć oczy. Natomiast te bursztynowe są takie pośrednie, które moglibyśmy zastosować i przy dużym nasłonecznieniu, i powiedzmy w lesie, gdzie już tego słońca jest troszeczkę mniej, natomiast nie jest to totalnie ciemny, gęsty las, nie jest totalnie pochmurno, ponieważ i tak będą wtedy za ciemne. Jeśli chodzi o szkiełka żółte, no wiadomo, tylko stosujemy je na przykład w lesie, gdzie nie mamy bardzo ostrego, intensywnego światła, ponieważ będą nas boleć oczy. Ja osobiście używam żółtych szkiełek
najczęściej późnym wieczorem, kiedy tego słońca jest naprawdę mało, dostęp tego światła jest naprawdę ograniczony, wzrok zaczyna nam płatać figle, tracimy po prostu szczegóły, w szczególności w lesie, i te szkiełka naprawdę wtedy fajnie nam podbijają te resztki światła, które tam docierają, powiedzmy, w tym lesie, i uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry wybór, jeśli chodzi o takie na przykład rozgrywki, które też toczą się późnym wieczorem bądź też nocą. Także te szkiełka żółte jak najbardziej wtedy będą się nadawać. No i przede wszystkim pamiętajcie, ubierajcie okulary, bo jest jeszcze tyle pięknych miejsc do zobaczenia, a panowie muszą jeszcze tyle pięknych kobiet zobaczyć w swoim życiu, także dbajcie po prostu o swoje oczy.